Witam wszystkie dzieci. Na dzisiejszych zajęciach z sensoplastyki wykonamy puszystego slajma. Do wykonania puszystego slajma będzie nam potrzebna soda oczyszczona, pianka do golenia, klej biały, najlepiej w płynie, barwnik oraz woda. Zabieramy się do pracy. Na samym początku weźmiemy klej. Kleju dodajemy około 10 dużych łyżek. Ok, kiedy dodaliśmy już klej, dosypujemy do tego pół łyżeczki sody. Ok, kiedy dodaliśmy sodę, dodajemy do tego sporą ilość pianki. Pianki możecie dać tak na oko. Musicie wymieszać całą piankę z klejem, więc najlepiej dodawajcie ją stopniowo. I wszystko razem mieszamy. Widzicie, zaczynam się łączyć taką gęstą piankę. O, widzicie? Coraz bardziej się ciągnie. Jest bardzo puszysta. Okej. Okay. Teraz dosypujemy do tego barwnika i ponownie mieszamy. Nasza masa robi się coraz gęściejsza. O, zobaczcie. Super. Słuchajcie, jeśli wydaje Wam się, że masa jest za mało gęsta, dodajemy trochę więcej kleju. Troszkę więcej sody. I ponownie mieszamy. Super, zobaczcie, jak nam się fajnie leje. Na koniec dodajemy troszeczkę wody. I ponownie wszystko mieszamy. Zobaczcie, mamy taką bardzo ciągnącą się puszystą piankę. Okej. Gdy udało nam się pomieszać naszą piankową masę, spróbujcie teraz użyć Waszych paluszków
umoczyć nasze paluszki w piance, trochę pomieszać, nabrać pianki i spróbować namalować coś na kartce. Będzie to świetnie ćwiczyło Wasze paluszki i zobaczycie, jakie jest to przyjemne uczucie. Możecie trochę bardziej pobawić się z pianką i spróbować przenieść ją na kartkę. Życzę Wam miłej zabawy i do zobaczenia następnym razem. Pa!